W niższym seminarium duchownym w Częstochowie miały miejsce uroczystości ku czci patrona szkoły, świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodniczył biskup Grzegorz Kaszak. Ordynariusz diecezji sosnowieckiej wygłosił także kazanie, w którym podkreślił znaczenie świętego Józefa we współczesnym świecie. Myślę, że na nowo trzeba go odkrywać, bowiem jest to święty, który bardzo wiele w niebie dla nas łask wyprosić może. I warto się do niego zwracać, ale jednocześnie jest wzorem i przykładem. Starałem się o tym powiedzieć także i w kazaniu, że był to człowiek, który miał ogromne problemy, trudności, różne sytuacje, także niebezpieczne, chociażby i wtedy, kiedy dowiedział się, że w życiu Pana Jezusa, a także jego najbliższych prawdopodobnie zagraża niebezpieczeństwo, że Herod chce zabić Pana Jezusa, musiał uciekać. My dzisiaj sobie możemy tylko wyobrazić, co to znaczy. Uciekaj. Uciekaj. Dokąd? Nie? Opuść wszystko. Rodzinę, przyjaciół, to co stanowi poczucie bezpieczeństwa twojego. I on bardzo przeżywał wiele takich trudnych, niełatwych sytuacji, a mimo tego, właśnie dzięki temu, że był wierny Słowu Boga Wszechmogącego, które na różne sposoby było mu objawiane, mimo to potrafił być zawsze człowiekiem dobrym i wychodzić z tych trudnych, niełatwych sytuacji. I myślę, że od niego warto dzisiaj się uczyć właśnie, kiedy mamy w sposób szczególny do czynienia z niełatwymi, skomplikowanymi, pogmatwanymi sytuacjami naszego życia. Na uroczystości licznie przybyli także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej. Po raz pierwszy w historii szkoły nastąpiło spotkanie młodzieży tych trzech seminariów. To był przemiły, kapitalny pomysł i zaproszenie jakże fantastyczne księdza rektora Jerzego, księdza rektora niższego seminarium tutaj w Częstochowie, z którym znam się już od czasów rzymskich, zawsze go ceniłem, jego elokwencję, erudycję, ale także i pomysły i te dyskusje, które wtedy tam w Rzymie, w Instytucie Polskim prowadziliśmy. I on wpadł na pomysł właśnie, ażeby połączyć w tej dzisiejszej uroczystości wszystkie seminaria, jakie są w Częstochowie, i te dwa wyższe, i to niższe. I uważam, że bardzo wspaniały pomysł, przede wszystkim, aby uczcić świętego Józefa, ale także przybywam tutaj, aby mu podziękować za te 20 lat wspaniałej, wytężonej pracy, trudu, poświęcenia, serca także, jakie wkłada w rozwój niższego seminarium. Na zakończenie uroczystej liturgii biskup Kaszak otrzymał od alumnów niższego seminarium duchownego specjalny dyplom upamiętniający jego sakrament Chrztu Świętego, przygotowany z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Tak się złożyło, że w niższym seminarium padł pomysł, żebyśmy w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zrobili odniesienie do osobistego chrztu. I wymyśliliśmy dyplomy, które mówią nam o dacie i miejsce chrztu. I ksiądz biskup Grzegorz dzisiaj jest kolejnym, który taki dyplom zechce od nas otrzymać. Po mszy świętej alumni zaprezentowali misterium ku czci świętego Józefa. Uroczystościom towarzyszyły słowa: racz stróżem być młodzieńczych lat. Ej, cisza! Słuchajcie! Zbliża się uroczystość świętego Józefa. Z tej okazji musimy przygotować jakiś program. Jaki jest nowy program? Jak to jaki? Artystyczny. No to ładnie. Na jutro? Niemożliwe. Ale słuchajcie, goście przyjdą. Dużo ważnych gości. Coś trzeba wymyślić. Ale co? Zaraz, zaraz. Spokojnie. Pomyślmy.
A kto to właściwie jest święty? Jakiś dziwak. Wielki człowiek. Odmieniec. Po prostu dobry człowiek. Albo taki ktoś, kto... Zamiast głupia gadać, lepiej poszukajmy. Może coś znajdziemy. Niższe seminarium duchowne archidiecezji częstochowskiej jest jedyną tego typu szkołą w Polsce. Poczuwa się w sposób szczególny do stwarzania klimatu otwartego na powołania kapłańskie. Bardzo się cieszę, że Częstochowie udało się archidiecezji utrzymać to seminarium, bowiem wiemy dobrze, jaki wpływ ma formacja młodego człowieka. Nasze polskie przysłowie było takie, czym skorupka za młodu nasiąknie. A tutaj w tym niższym seminarium przekazywana jest nie tylko wiedza i to na wysokim poziomie, ale także wiara. Ta wiara jest też rozwijana i to jest ten skarb i myślę, że trzeba dołożyć wszelkich starań o to, ażeby to seminarium przetrwało. Długie, długie lata.